wspaniała inicjatywa. 3 ściany, 3 tygodnie pod rząd, dużo wspinania. Wspinania dla wszystkich, jak widać, zresztą po mnie. Nie tylko zawodowcy się mogą powspinać, ale też amatorzy. Jest naprawdę bardzo dużo fajnych boulderów. Baldy nie są parametryczne, nie są jakieś bardzo siłowe i myślę, że nie trzeba dla kobiet żadnych dodatkowych pytań. Drugiej edycji warszawskiej ligi balderowej uznaję za rozpoczęty. Doping ma pójść do góry, teraz Marta właśnie tego dopingu potrzebuje. Dajesz, Marta, dajesz! I uwaga, teraz może być bardzo ciekawie. Przenosi się jak ta chmura magnezji ku górze, coraz wyżej, aż do topu. No i teraz do góry, niech go doping poniesie! Nie zatrzymał się aż do topowego chwytu! I oto brawa, brawa, droga kochana publiczności! Nie dał się wciągnąć w diabelski błędy niekończących się powtórzeń! Na największe, najbardziej eksponowane, najbardziej siłowe przewieszenie areny wspinaczkowej w górę. Jesteśmy po drugiej edycji warszawskiej ligi boulderowej. Widać, że liga się rozwinęła. Startuje coraz więcej osób. Finały przyciągają coraz więcej osób, co nas szczególnie cieszy. W tym sensie, że jesteśmy w stanie wytworzyć fajną wartość, fajne widowisko na w sumie amatorskich zawodach. Mieliśmy pełną salę, wspaniale reagującą na to, co prezentowali zawodnicy, dodającą im ducha we wszystkich istotnych, we wszystkich kluczowych momentach. Przystawki męskie były tym razem w większym stopniu nastawione na technikę wspinaczkową i na taki nowoczesny, trikowy baldering. Natomiast przystawki pań z kolei były na pewno bardziej fizyczne niż poprzednim razem. Poprzednim razem mieliśmy 2 stricte techniczne problemy. Jeden ostatni, bardzo siłowy. Tym razem odwróciliśmy proporcje i zarówno jedynka, jak i trójka damska to były przystawki, które premiowały głównie przygotowanie fizyczne. Chciałbym podziękować partnerowi zawodu, dealerowi Mazda Bołtowicz, który umożliwił nam zorganizowanie widowiska na tym poziomie. I zaprosić wszystkich na kolejną edycję, miejmy nadzieję, już na jesieni.